Co się dzieje w Polsce? Czy kupić 10 mieszkań w Polsce? Czy założyć biznes w Polsce? Czy przeprowadzić się do Polski? Szanowni Państwo, co się dzieje w Polsce? Najnowsze update, a dzieje się dużo. Widzimy wielkie zamieszanie w Rzeczpospolitej. No niestety przykro na to patrzeć ludziom, którym na sercu leży, Szanowni Państwo, nasz naród i nasz kraj. Ale nic nie zrobimy. W czasach dekadencji żaden głos rozsądku się nie liczy. Liczy się, Szanowni Państwo, tylko turańszczyzna. Liczą się tylko, Szanowni Państwo, dziwne zachowania. Tak więc, czy kupić 10 mieszkań w Polsce? Czy założyć biznes w Polsce? Szanowni Państwo, czy wracać do Polski? Zaraz Państwu pokażę takie fakty, które zbijają, Szanowni Państwo, z głów czapki, czy tam zdmuchują, coś w tym stylu. Ale zanim przejdę, Szanowni Państwo, dalej, dziękuję Państwu wszystkim, że ze mną jesteście. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną, że idziemy do przodu razem, że subskrybujecie, że klikacie łapeczki w górę, że komentujecie, że rozpowszechniacie tak masowo ten link, linki do moich filmów z YouTube'a na swoich social mediach. Dziękuję wszystkim serdecznie, którzy subskrybują, którzy w ostatnim czasie tak masowo rozpowszechniają nasze filmy na Facebooku, na Instagramie, którzy mówią o nas na TikToku, którzy, Szanowni Państwo, wysyłają za jednym razem do wszystkich swoich znajomych na WhatsAppie, na Messengerze, na innych komunikatorach nasze linki, Szanowni Państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy są z nami, którzy oglądają, klikają, którzy, Szanowni Państwo, subskrybują, którzy notyfikują, dzięki czemu otrzymują powiadomienia, dzięki notyfikacyjnym dzwoneczkowi powiadomienia o najnowszych produkcjach na Formuła Nieruchomości. I jedziemy dalej. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście ze mną. Dajcie mi siłę naprawdę do dalszych produkcji, do dalszych działań, do dalszego, Szanowni Państwo, przekazywania prawdy gospodarczo-finansowej, ekonomicznej naszemu narodowi i tym oczywiście, którzy mówią po polsku lub też komu tłumaczą z języka polskiego na jego język. Dziękuję, że jesteście ze mną, to mi daje siłę, ale, Szanowni Państwo, przechodzimy dalej do konkretów, o których mówiłem na samym początku, jednak zanim do tego wszystkiego przejdę, Szanowni Państwo, wezmę łyczka kawki i jedziemy. Szanowni Państwo, czy kupić 10 mieszkań w Polsce, czy założyć biznes w Polsce, czy przeprowadzić się do Polski? Ludzie mówią wprost, nie chcę mieszkać w Wielkiej Brytanii, nie chcę mieszkać w Anglii, nie chcę mieszkać w Szkocji, jestem tu uwięziony, chcę stąd uciec. Wiem, że biznes dalej prowadzi się w Wielkiej Brytanii 25 razy łatwiej niż w Polsce, ale wiem też z drugiej strony, że Wielka Brytania się zawala gospodarczo. Wiem, że w Wielkiej Brytanii emerytura to 68 lat, w Polsce to 60 dla kobiet, czyli 8 lat szybciej i 65 lat dla mężczyzn, czyli o 3 lata szybciej niż w Wielkiej Brytanii. Jeżeli przyjdzie normalny rząd w Polsce, to prawdopodobnie podwyższy wiek emerytalny kobietom do 65 roku życia lub też wyrówna lub wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn spotka się gdzieś po środku i wiek emerytalny dla mężczyzn i dla kobiet zostanie w Polsce ustalony na przykład na 63 lata albo 63,5 roku, Szanowni Państwo. Polacy mówią, nie chcemy mieszkać już w Wielkiej Brytanii. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, to jest totalna zapaść. Masowo przyjeżdżają Afrykańczycy, masowo przyjeżdżają Hindusi, pracują za połowę mniej w miejscach, w których pracowali masowo Polacy i pracują ciężej, Szanowni Państwo. Pracują bez emerytur, pracują bez wielu innych takich dodatków, które trzeba zapłacić Europejczykom. Miliony Europejczyków przygotowywuje się, Szanowni Państwo, do ucieczki z takiej tej wyspy na skraju kontynentu Euroazji, czyli Brytanii, Szanowni Państwo, bo wielka to ona tylko jest z nazwy, bo wiadomo, że Wielka Brytania, a właściwie Anglia jest wielkością tylko półtorej Litwy i tam po prostu już nie ma miejsca dla Europejczyków, Szanowni Państwo, którzy mogą mieć znacznie lepsze życie w Polsce, w Szwajcarii, w Norwegii i wielu innych krajach, do których mogą sobie jutro pojechać, do Hiszpanii, gdzie chcą, do Kambodży, nie wiem, wszędzie mogą sobie pojechać, do Tajlandii, wszędzie mogą sobie pojechać, właściwie żyć i zakładać biznesy. Polacy nie muszą przecież siedzieć w tym brytyjskim więzieniu do 70 roku życia i czekać tam na emeryturę, Szanowni Państwo.
Taka jest prawda, która na samym końcu nawet nie jest dziedziczona, bo emerytury w Polsce są dziedziczone. W Wielkiej Brytanii nie dość, że emerytura to 68 lat, to taka sama dla wszystkich, a dodatkowo nie jest dziedziczona. A szanowni państwo, jeżeli wyjedziesz do nie tego kraju, co trzeba, na przykład do takiej Tajlandii czy Kambodży, szanowni państwo, a może w przyszłości nawet do Polski czy Hiszpanii, to nie będzie indeksowana, więc człowiek mieszkający w Wielkiej Brytanii będzie uwięziony w Wielkiej Brytanii do końca swojego życia. Najpierw na emeryturę trzeba czekać w danym momencie do 68 roku życia, a następnie będzie trzeba prawdopodobnie zostać w Wielkiej Brytanii, jeżeli będzie chciało się wyjechać nie do tego kraju, co trzeba. No takie są dzisiaj prawa. Czy te prawa się zmienią? Nie sądzę. Szanowni państwo, a jak się zmienią? No to zobaczymy. Przecież Brytania nie ma pieniędzy, szanowni państwo, na emerytury. Brytania wprowadziła płatny system edukacji w szkół wyższych, szanowni państwo. Brytania podwyższyła wiek emerytalny. Brytania ma największą, szanowni państwo, inflację żywnościową prawie w Europie. Brytania się zawala, szanowni państwo, gospodarczo, ale nie dlatego, że Brytania się zawala gospodarczo, bo coś takiego strasznego się dzieje. Nie, po prostu inny świat się rozwija. Świat się rozwija. Azja się rozwija. Kambodża, Tajlandia, Filipiny, Indonezja, Singapur, szanowni państwo. Za tymi krajami już nawet nie nadąża Japonia. Za tymi krajami już nawet nie nadąża, szanowni państwo, Korea. Wszystko się rozwija, szanowni państwo, Hongkong. I to wszystko, tam jest życie, to wszystko buzuje. Tam ludzie kupują, gotują na ulicach, sprzedają, podatków nie płacą, nikt się ich nie czepia. Szanowni państwo, tam się dzieje życie, jest ciepło, nie trzeba gazu i tak dalej. No ale ludzie się pytają, no ale ja bym wolał jednak do Polski, czy wracać do Polski, szanowni państwo, czy też kupić tutaj 10 mieszkań, czy też nie kupować, czy zakładać tutaj biznes, czy też nie zakładać, szanowni państwo, czy też finalnie wracać do Polski, czy też nie wracać. Ja państwu pokażę teraz taką jedną rzecz, szanowni państwo, proszę zobaczyć. Tutaj mamy a propos tych kupowania, czy tam mieszkania w Polsce, tych nieruchomości, to proszę zobaczyć. Tu mamy Zalew Wiślany. Czy widzimy ten ciągnący się cypel przypominający długą wyspę? To jest Zalew Wiślany, na którym tam można policzyć może z 7 domów czy 8, akurat na tym zdjęciu. No i same drzewa. No i same drzewa. Zalew Wiślany, prawda? Następnie widzimy, jak długi zalew jest wyślany. Ja nie wiem, czy byliście w tych miejscach, ale tam w lato jest cudownie. Znaczy w zimę też jest pięknie i ładnie, tylko że zimno po prostu, nie? Bo to jest pięknie, tam jest, wiecie... Wiecie, bo się mówi o Helu na przykład dużo. A czy ktoś był z was na Zalewie Wiślanym? Przyznam się, szanowni państwo, że ja jako gdańszczanin, jako trójmiejski, ale powiem obywatel, chociaż to nie, jako gdańszczanin, ja na Zalewie Wiślanym byłem tylko raz w życiu. Wiecie, no bo po co mam gdzieś tam jeździć dalej, no jak ja mam, wiecie, kiedyś była ta woda czysta w Gdańsku, w Trójmieście była czysta, i to po co miałem gdzieś tam jeździć na jakieś inne plaże, no to na Stogi się jeździło, albo nad Brzeźno i tam do Sopotu, i w sumie po co mi tam dalej, po co już nawet do Gdyni, czy gdziekolwiek, prawda, po prostu blisko, tak? I wiecie, no tak do 18-19 roku życia to nie miałem takiej potrzeby gdzieś tam dalej jeździć, potem po prostu, wiecie, no wyjechałem po prostu z Polski, tak, a jak ciągle przyjeżdżałem do Polski, to wiadomo, że to do siebie, no to po co miałem poza Gdańsk gdzieś tam sobie, wiecie, z mojego miasta wyjeżdżać, to tutaj sobie, tak powiem, odbijałem pracę i ciężką pracę i moje obowiązki, prawda, tutaj w moim rodzinnym, ukochanym mieście. Szanowni państwo, ale wiecie, no nie możemy ciągle gadać o jakimś tam Gdańsku, prawda? Mamy tutaj Zatokę Gdańską, prawda? I Zalew Wiślany. Przepiękne miejsce. Przepiękne. Zalew Wiślany. Przepiękne, szanowni państwo. Nie dość... Proszę zobaczyć. Tutaj mamy dalej. To jest Zalew Wiślany. Proszę zobaczyć, jakie piękne miejsce, prawda? Proszę zobaczyć, ile tam jest miejsca, ile tam jest drzew, szanowni państwo. To jest Zalew Wiślany. Tutaj oczywiście mamy początek budowy tego przekopu na Mierzei Wiślanej, bo to jest ta Mierzeja, prawda? Popatrzmy, to się Mierzeja nazywa. Mierzeja, czyli to nie jest cypel, to jest Mierzeja Wiślana, tak? Mierzeja, tak? Chyba tak, to chyba tak się geograficznie nazywa. I proszę zobaczyć, tu mamy Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana. Tu mamy w ogóle fajne takie miasta, przecież jest Frombork, no we Fromborku pamiętam, byliśmy wycieczką ze szkoły, prawda? No tu wiadomo, Frombork, Elbląg, przepiękna Krynica Morska, no tam jest cudownie w wakacje, pięknie tam jest, szanowni państwo, wspaniale.
Wspaniale tam jest, szanowni państwo. Zresztą zima też jest pięknie, bo to są po prostu, wiecie, no świat jest generalnie piękny, prawda? Po prostu ładne, tak? Proszę zobaczyć, tutaj piękne takie miejsce mamy. Ale zobaczmy, co ja chcę państwu pokazać. Ja chcę państwu pokazać, szanowni państwo, Mierzeja Wiślana. Chodzi mi o Mierzeję Wiślaną. Prawda? Poważnie, tutaj mamy Mierzeję Wiślaną. Przepiękne miejsca, wspaniałe miejsca. Znaczna część ludzi po prostu na Mierzei Wiślanej nie była. Proszę zobaczyć, jakie gęste, piękne lasy, ile drzew, szanowni państwo. Piękne lasy, ile drzew, jak pieniądz rośnie nam, szanowni państwo. Tu mamy Mierzeję, której nie chcieli, której banda idiotów... znaczy wiadomo, że tam nie wiadomo, czy ta Mierzeja jest sensem, czy nie. No ale banda idiotów mówiła, że rybitwy się nie będą mnożyć. No ale tam, na idiotów jakby człowiek patrzył, to by nic nie zrobił. Proszę zobaczyć, piękna plaża, Mierzeja Wiślana, tutaj domeczki. No wiadomo, no ta Mierzeja to po prostu jest taki dziki teren. Dziki teren. Proszę zobaczyć, jakie piękne plaże. No i co tam przy tych pięknych plażach jest, tych wspaniałych plażach, na których prawie nikogo nie ma? Drzewa są. Drzewa, dziki i rybitwy, szanowni panie. Rybitwy. Obywatele Rzeczpospolitej. Drzewa, rybitwy i czasem się jakaś foka tam wyleguje, ewentualnie jakaś się zagubi, tak? Mierzeja, piękne miejsce, piękne, piękne, cudowne. Proszę zobaczyć, o tutaj wspaniałe, jakie piękne. Proszę zobaczyć, piaski, proszę zobaczyć, Mierzeja, cudowne, nie? A tu jeszcze lepsze zdjęcie było, o, chwileczkę, tutaj mamy, widzicie. Dlaczego ja o tym mówię, szanowni państwo? Bo to ma gigantyczny związek z tym, co zaraz powiem. O, proszę zobaczyć, jak duże i piękne mamy w Polsce tereny. No same drzewa, no sam pieniądz tu leży na ziemi. No ale z drugiej strony, popatrzcie, mamy Hel. Mamy Hel. Piękny nasz kochany Hel, szanowni państwo, proszę zobaczyć. I co? I co jest podobne w Mierzei do Helu? No wszędzie tylko same drzewa. No, ani ludzi, ani budynków, ani wieżowców, nic, szanowni, proszę zobaczyć, nasz kochany, piękny Hel, no wspaniały, prawda? No nic, no same wszędzie drzewa. Drzewa, 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 drzewa. No i se tam zapewne dziki biegają, kleszcze się rozmnażają. I ptaczki sobie składają jajeczka. Czasem jakaś foka gdzieś tam się wyleguje. Co niektóre foki przyjeżdżają z Warszawy i z innych miejsc się też powylegiwać wakacje. Nie, to żartuję sobie. No ale o co tu w tym wszystkim chodzi, szanowni państwo? Tu pokazałem państwu Mierzeję, dziką Mierzeję, dziki Hel w Rzeczpospolitej. No i teraz, szanowni państwo, pokażę państwu też Mierzeję, też taki cypel, ale nie w Polsce. Proszę zobaczyć. To jest La Manga, Hiszpania. Proszę zobaczyć. Tam się żadna foczka nie powylegiwuje. Tam żadna rybitwa jajeczek nie złoży. Niedobrze by było, trzeba to wszystko zburzyć. Te miliardy w tych nieruchomościach, to by było trzeba zburzyć. No zburzyć, no bo rybitwy się nie mogą wylegiwać i foka raz na pół roku nie przypłynie i się nie powyleguje. Proszę zobaczyć, La Manga Beach. Szanowni państwo, to jest tylko, proszę zobaczyć, no to jest taka nasza polska Mierzeja. To jest taki nasz polski Hel, tylko że w Hiszpanii. Ja wiem, że większość z Polaków nawet nigdy nie słyszało o La Mandze, no bo co jeszcze by usłyszeli? Sami by chcieli mieć drugą La Mangę. No a po co Polakom La Manga, jak w Hiszpanii już jest La Manga, prawda? No proszę zobaczyć. To jest taki Hel. Tylko widzicie, jak się mówi, że Hiszpanie to są... W Polsce się wrzuca narrację, że Hiszpanie to jesteś tacy niegospodarni ludzie. No ja tu widzę samą gospodarność. No sama gospodarność. No to są chyba... Przepraszam, ale ja tu widzę samą gospodarność. No to jest sama gospodarność. Patrzcie, ulice, hotele, budynki, szkoły. Proszę zobaczyć, baseny, parki. No ja tu widzę samą gospodarność. Proszę bardzo, no wypisz, wymaluj Zalew Wiślany, nie? Tylko że widzicie, proszę zobaczyć. I tak nasza Mierzeja mogłaby wyglądać. Tak by mógł wyglądać nasz Hel. No ale nie wygląda. No bo przecież my jesteśmy bardziej gospodarne. No Polaki są bardziej gospodarne niż Hiszpani przecież. No bo przecież my jesteśmy tak gospodarni, że gospodarujemy, szanowni państwo, Hel i Mierzeję Wiślaną dla rybitw. Szanowni państwo, i kto tu jest lewak? Polak czy Hiszpan?
Szanowni Państwo, porównując te dwa geograficzne punkty na naszej pięknej planecie Europie, bliżej Unii Europejskiej, no to myślę, że w skali gospodarności i wykorzystania swoich atutów, no to my mamy jeden punkt, a Hiszpanie mają 100 punktów. Znaczy się 199 na 100. Są bezkonkurencyjni pod tym kątem. I widzimy mierzeje. Dlaczego o tym mówię? Szanowni Państwo, Polska nie będzie się rozwijać gospodarczo. Bo Polacy nie wykorzystują swoich pięknych miejsc. Proszę zobaczyć, te wszystkie drzewa na tej Mierzei Wiślanej moglibyśmy ściąć. Mielibyśmy bardzo dużo drewna do ogrzania naszych domostw. Mielibyśmy bardzo dużo drewna do wybudowania naszych mebli. Przecież to jest złoto. To jest złoto. To wszystko, te wszystkie drzewa, tak jak na Lamandze, powinno się ściąć i wybudować tam drugą Lamangę. I na Helu, i na Mierzei Wiślanej. Polska jest skrajnie niezagospodarowanym bogactwem, którego nie zagospodarowało PiS przez 8 lat. I nie zagospodarowało PO przez wcześniejsze 8 lat. Zamiast tego przekopu na tej Mierzei Wiślanej za te 2 miliardy było wybudować tam za 2 miliardy hoteli. Wiecie, ile tam hoteli za te 2 miliardy by mogło powstać przy współpracy prywatnej? Na przykład, wiecie, ja jestem w ogóle daleki od spółek Skarbu Państwa, wiecie, dla mnie to jest wszystko prywatne powinno być ogólnie, prawda? No ale jak już z obojga złego miałbym wybrać, no to lepiej było te 2 miliardy przeznaczyć, powiedzieć, my dajemy 2 miliardy, niech biznes prywatny da 5 miliardów, razem będzie, albo niech biznes prywatny da 3 miliardy, razem będzie 5 miliardów. A wiecie, ile można wybudować za 5 miliardów? Załóżmy, że budowa, ja nie mówię pod sprzedaż, tylko budowa. Budowa, wiecie, bo jedno jest sprzedawać jeden apartament. Widzicie, bo ludzie myślą, że jestem przeciwko deweloperom, czy jestem przeciwko budowlańcom. Szanowni Państwo, ja jestem pro-deweloperski. Ja jestem pro-budowlańcy. Ja jestem pro-polski, szanowni. Ja jestem pro-polski biznes. To oni są anty. Tylko, że ja nie jestem pro-deweloper zagraniczny. Po co ja mam zagranicznych deweloperów sponsorować, albo zagraniczne banki i to wszystko? Dlaczego mam z moich podatków sponsorować? A z jakiej racji? Szanowni Państwo, i proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że no, państw zamiast wybudować tą Mierzeję Wiślaną za te 2 miliardy, no to razem by zostało 2 miliardy by wrzuciło państwo, 3 miliardy by wrzucił prywatny biznes. No to razem 5 miliardów. Tylko samą Mierzeję weźmy. Samą Mierzeję. To by było 5 miliardów złotych. 5 miliardów złotych, Szanowni Państwo, podzielić wybudowanie, wiecie, bo jedna jest rzecz wybudować apartament, a druga jest wybudować apartament i go sprzedać. Bo sama budowa apartamentu, apartamenty w miastach są drogie, bo jest napompowana ziemia i są napompowane kredytem. Ale tam, gdzie jest ziemi w bród, a Polska ma ziemi w bród, ale nas się okłamuje, ługają nam jak psy, a ludzie to łykają. Ługają nam jak psy. Ługają nam jak psy. Jutro od jutra zabudowujemy Mierzeję i Hel. Ludzie będą mieli pracy tyle, że szok. Będzie tyle drewna w Polsce, że szok. Zetniemy te wszystkie drzewa, będziemy mieli tyle drewna. Wiecie, ile to jest pieniędzy? To drewno to strasz pieniądz. Ale nie. Bo tam rybitwy składają jajeczka. No to se polecą, będą se składać na Litwie. Albo w Kaliningradzie. Niech se wezmą. Damy im nasze rybitwy. Niech se wezmą nasze ruską damy w prezencie. Bratni naród dostanie w prezencie rybitwy z Polski. Ucieszą się. Niech se lecą do Łotwy. Cóż nam z tego, że nam przy raz na pół roku ktoś zrobi fotografię zagubionej foczki.
No, ocknijmy się, szanowni państwo, no ocknijmy się z tego obłędu i marazmu wpajanego nam przez bandę tych kłamców, no bo to nie są psychopaci, no między nimi może są tacy, którzy w to wszystko wierzą, no ale tam są tacy ludzi, która paluszkiem pokazuje, gdzie to tępe stado baranów ma iść. No, szanowni państwo, no 5 miliardów. Zamiast dla Mierzeje Wiślaną 2 miliardy by poszły w kooperację. Ja nie mówię, w ogóle te miliardy z państwa polskiego nie powinny pójść. To wszystko powinno być sprzedane. Wszystkie te drzewa powinny pójść na meble Polaków, na budowę domów z Bali. To wszystko powinno, to jest same bogactwo. Byśmy byli, szanowni państwo, byśmy byli bogaci jutro, gdyby w Polsce, gdybyśmy zaczęli gospodarować naszą ziemię, tak jak Hiszpanie, to jutro by 3 miliony Polaków wróciło do Polski. 3 miliony silnych mężczyzn. 5 miliardów, szanowni państwo, już mówię wprost. Generalnie wybudowanie apartamentu nie jest drogie. Jest bardzo tanie. Ale jest drogie. Ceny są wysokie, bo przede wszystkim ziemia jest droga, napompowana kredytem i mało opodatkowana. Dlatego się pompuje, nie? Dlatego na przykład złoto jest opodatkowane, znaczy złoto nie jest opodatkowane, a na przykład srebro jest opodatkowane, dlatego srebro jest tańsze. Czy podatek, nie? Bardzo często się płaci od srebra, dlatego jest tańsze. Wystarczy coś opodatkować, zaraz będzie tańsze. I widzicie, biorąc pod uwagę fakt, że ziemia jest w miastach, których mamy w brud, ale to już się niedługo zawali, ziemia w miastach jest droga. Dlatego, żeby wybudować apartament, trzeba wypłacić dużo na ziemię. Wszystkie pozwolenia, tata i wszystka ta cała administracja powoduje, że jest drogo. Drogo rozpocząć budowę, wiecie, czekanie, załatwianie, łapówki, podatki, wiecie o co chodzi, nie? Tak to działa przecież, tak? W Warszawie brali łapówki, tak? Przecież ten jeden z burmistrzów tam... To jest normalne, tak? Przecież... Samo wybudowanie na przykład 50-metrowego apartamentu. Widzicie, bo te nowe apartamenty w Polsce się sprzedaje, na przykład w jednym mieście takie same apartamenty się sprzedaje za 15 tysięcy za metr, a te same apartamenty, tylko że w innym miasteczku jakimś na przykład, się sprzedaje na przykład po 7 tysięcy złotych za metr, czyli o połowę mniej. Dlaczego? Bo ziemia tańsza. Bo pracownik ewentualnie, wiele rzeczy jest, aspektów, nie? I tutaj mamy ziemi w brud. W rzeczywistości wybudowanie apartamentu jest tanie, gdy jest tania ziemia, gdy nie trzeba załatwiać zezwoleń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i gdy jest tani kredyt. I gdy jest tani kredyt. A gdyby te 2 miliardy zamiast, szanowni państwo, na Mierzeję Wiślaną poszło na budowanie apartamentów z 3-miliardowym wkładem prywatnym, no to tak, 5 miliardów, ja podejrzewam, że można by, wiecie, gdyby to było ultratanie, ja podejrzewam, że można wybudować jedno mieszkanie widzicie, bo powtarzam wprost, apartamenty w Polsce są napompowane ze względu na to, że są wielokrotnie sflipowane, ziemia jest droga, pozwolenia, wszystko to, a potem jeszcze sama sprzedaż tej nieruchomości, agenci, kredytowanie, to wszystko jest napompowane. Wiecie, ja nie jestem jakimś ultrasem wysokich cen nieruchomości, nie, ja jestem tak, żeby właśnie były piękne w Polsce nieruchomości, żeby pięknie dostępne, fajnie. Wiecie, ja nigdy w swojej działalności nie miałem urojeń wobec wysokich cen nieruchomości w ogóle. W ogóle nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. No ale banda debili chodzi i takie rzeczy mówi, nie? No i o to chodzi, że powiedzmy jedna nieruchomość to koszt, jedno lokum to koszt około 250 tysięcy złotych. Wiecie, że za 5 miliardów można by było wybudować tutaj około 20 tysięcy lokali, albo nawet 30 tysięcy lokali? 30 tysięcy lokali. 30 tysięcy lokali, szanowni państwo. 30 tysięcy lokali, w każdym mieszka 3 osoby.
to na Mierzei Wiślanej mogłoby sobie zamieszkać 100 tysięcy osób. Ja nie mówię, żeby sobie tam budować, prawda, i tak dalej, tylko pokazuję, jak się, szanowni państwo, okłamuje Polaków. My byśmy mogli tam zrobić sobie drugą Lamangę, coś takiego, tak, drugą Lamangę, bez żadnego problemu. Lamangę, drugą Lamangę, z wycinki tych drzew byśmy mieli masę pieniędzy. Przecież drewno jest teraz skrajnie drogie i byśmy nie musieli kupować gazu, a z drewna też się robi rzeczy. Przecież drewno teraz na świecie jest skrajnie drogie, a dużo tam na pewno jest jakichś takich drzew, tych najdroższych, które mogą służyć, wiecie, właśnie nie na opał, a na deski, na to, na tamto, prawda? Reszta na trociny i na sklejki i tak dalej, prawda? Widzicie? No ale u nas wybieramy rybitwy i 2,5 foki, która czasem się tam wyleguje. U nas są przepiękne. Przecież, szanowni państwo, u nas są... Dlaczego się tego nie robi? Bo Polak ma być feudalnym chłopem. Szanowni państwo, gdybyśmy byli gospodarni, ta Mierzeja już dawno by była zabudowana i ten hel by był zabudowany. Popatrzcie, ile by było z tego drzewa. Nie dość, żeby było z tego drzewo, to by były z tego, szanowni państwo, tanie nieruchomości. Naprawdę, byłaby praca. Bo to jest wszystko teren, który, bo by wprowadzono na rynek masę terenów. Masę terenów. Nikt się nie obcyndala w Hiszpanii. Tam jest wszystko, tam się buduje wszędzie. Tam już tyle nabudowali, że tam już po prostu tyle nabudowali. Nikt się nie zastanawia nad żadnymi rybitwami. Nikt. Chcecie zobaczyć więcej? W Gdańsku się mówi, że nie ma gdzie budować. No to macie. Gdańsk. Gdańsk. Proszę bardzo. Gdańsk. Tu jest Gdańsk, starówka. Ale Gdańsk to największe miasto w Polsce. Wiecie o tym? Wielkościowo. I popatrzcie. Gdańsk, plaża. Proszę zobaczyć. Gdańsk, plaża z lotu ptaka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest Gdańsk. Widzicie tu jakieś budynki? To jest akurat od Brzeźna się zaczyna. Widzicie tu jakieś budynki? Nie. Ale to jest teren Gdańska. Pod samo morze to jest Gdańsk. Gdańsk. Tam, gdzie daleko widzicie, tam dalej na końcu widać Gdynię i Sopot. Pasy kilometrowych lasów przy samej plaży należące do Gdańska, a za tymi lasami tam z tyłu są wszędzie uwalone budynki mieszkalne, klitek 40-metrowych po 1 000 000 zł, po 20 tysięcy z metra. Rozumiecie to? Te całe przecież drzewa powinno zostawić jakieś małe parczki, co niegdzie drzewka ładne, takie zrobić fajne, nie? Żeby te dziki wreszcie nas nie straszyły w tym naszym mieście, prawda? W tym Trójmieście. Nie chodziły ryć nam tych. I szanowni państwo, proszę zobaczyć. I te drewno to jest bogactwo. I tu można budować. Przecież w Hiszpanii zaraz by to zabudowali. Przecież w Hiszpanii wszystko jest zabudowane przy plaży. We Włoszech, w Hiszpanii. A nie, Polak, tam dzik musi biegać przy plaży w Gdańsku. Dzik musi biegać, tak? Muszą być tam, nie wiem, ptaszek się musi schować. A Hiszpan mówi, lachę w to wbijam, ja chcę mieć pracę, ja chcę mieć hotel, ja chcę mieć biznes, ja chcę mieć życie. Tak mówi Hiszpanik, Hiszpan, a Polak mówi tak, ja chcę mieć dzika. Na Mierzei Wiślanej mówi, ja chcę mieć rybitwę, a na Helu mówią, ja chcę mieć fokę. No to se mniejcie foki, przytulajcie się do dziku, przytulajcie się do rybitw, przytulajcie się do... łapcie te rybitwy tam, zjadajcie ich jajka, czy tam co tam, niech was zjedzą, czy tam coś, nie? No i to właśnie pokazuje, czy założyć biznes w Polsce. Mówię, że nie założyć biznesu w Polsce. Administracja Polski jest krwiożercza, podatki są coraz wyższe, problemy na każdym kroku. Sądownictwo, prokuratura, policja nie działa, nie działa, nie działa. Krwawice trzeba z siebie wyciągać. Proszę, zobaczcie. Patrzcie. Drzewa, 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 drzewa. No miejsca w Gdańsku nie ma do budowania. Nie wracajcie do Polski, bo tu się nic nie zmieni, szanowni państwo. Nic się... Patrzcie, pokażę wam coś. Tajlandia, miasto, plaża. Wpisać pierwszy lepszy. Nie, Bangkok wezmę. Bangkok. Bangkok. Patrzcie.
To jest wszystko zabudowane. Gdzie nie spojrzysz, mam takie fajne filmy tam rzuciłem, prawda? To jest wszystko zabudowane. Tam jest wszystko zabudowane, szanowni państwo, w miastach. Wszystko. Wszystko w Hiszpanii, we Włoszech. Tak całe się dekady budowało, całe tysiąclecia, setlecia się budowało, wszystko byle bliżej plaży, nie? No ale u nas przecież trzeba mieć drzewa, przecież u nas trzeba mieć, szanowni państwo, tu są takie wielkie budynki, widziałem Tajlandia, zobaczmy tutaj, Tajlandia, tu są te stare, takie, tylko te takie stare wyspy pokazane, wieżowce, o, wieżowce, proszę bardzo, macie, Bangkok, trzeci świat, macie, Bangkok, my się z Warszawy cieszymy. A to jest Bangkok. Tajlandia. Proszę bardzo. Się cieszymy. Mamy. I to wszystko jest przy plaży bodajże. Nie widziałem takie, że tam też mają totalnie, wiecie, wieżowce u samej plaży po prostu, prawda? Nie mogę znaleźć teraz tych. Nie mogę tego znaleźć. Spróbujemy tak. Bangkok plaża. Bangkok. Bangkok zobaczmy. O, patrzcie, tam wszystko popatrzcie. Czy u nas w Warszawie się po drugiej stronie Wisły buduje? W Bangkoku się buduje. U nas nawet w Warszawie po drugiej stronie Wisły się nie buduje. Patrzcie, to jest Bangkok. Bangkok. Wiesz, Bangkok jest bezkonkurencyjny do Warszawy. W Polsce nie, bo tam po drugiej stronie Wisły muszą być trzy drzewa, bo tam widziałam ostatnio lisa. I dwie kuropatwy. A najlepiej to weźmy jakiegoś taliba i go tam weźmy z jego kozy i niech kozy taliba jedzą trawę. To są tacy ludzie, szanowni państwo. Tacy ludzie nami rządzą. Tacy ludzie, przecież ten Bangkok lepiej wygląda niż Londyn. No popatrzcie, że to lepsze niż Londyn. Z obrazka, tak wiecie, futurystycznie, nie? Przecież to lepiej wygląda niż Londyn. To wygląda świeżo, czysto, ładnie. Ja wiem, że Bangkok jest jaki jest, ale wiecie, o, tu mamy parcie, nie? To jest wszystko zabudowane, a Polak nie, bo tam już jest drzewo i tam musi być bardzo fajnie i ładnie, bo tam widziałem gołębia. Srał gołąb, to niech sra, bo srający gołąb jest ważniejszy od człowieka i od naszego przyszłego narodu. Więc zakładać biznes w Polsce? Nie. Nie. A wracać do Polski? Nie. Ja bym nie wracał. Róbcie co chcecie. Podatki wysokie, głupota, debilizm. Polacy bardziej kochają drzewo, dzika, rybitwę i srającego gołębia. Macie. Hiszpania. La Manga. Słyszeliście o La Mandze? Patrzcie. Wszystko. O, macie. Tak by mógł wyglądać Gdańsk. Tak by mógł wyglądać Gdańsk. Tak by mógł wyglądać Hel. Przecież w Belgii też jest budowane wszystko i w Holandii. W Belgii przecież byłem w takich miastach, tam też jest wszystko wybudowane od razu przy plaży, tak? W Anglii też wszystko przy plaży od razu, bo tam się nikt, tam liczy się gospodarność. Polacy nie są gospodarzami dobrymi. Założyć biznes? Między debilami? Proszę bardzo, tak by mógł wyglądać Hel. A macie dwie rybitwy i trzy foki. Idźcie sobie pooglądać. Do rezerwatu nasze dzieci będą przyjeżdżały do rezerwatu zobaczyć starego Polaka między dwoma fokami. To jest. Tak by mógł wyglądać Hel. Tak by mogła wyglądać Mierzeja Wiślana. Tak. Tak by mogła wyglądać Mierzeja Wiślana. Tak by mogła wyglądać Mierzeja Wiślana. A tak by mógł wyglądać Hel. A tak by mógł wyglądać Gdańsk. Ale nie. No po co? No tak miło, te dziki tam chodzą, te rybitwy. Po co? No po co tak fajnie się przejdę na spacer, nie? A tam, że Polska wymiera, no tam wymiera, no przecież w dziki i rybitwy w Rzeczpospolitej są ważniejsze niż obywatel, mimo tego, że dzik nie ma prawa głosu.
No ale debile, którzy kochają bardziej dziki i rybitwy i foki, głosują, więc właściwie dziki i rybitwy i foki są głosem Polaka. No tak by mógł wyglądać Gdańsk. A nie wygląda. Gdańsk to las. Z mieszkaniami po 20 tysięcy z metra, a w Hiszpanii kupujesz 3 tysiące z metra. I nie ma zimy. A Polak nie ma czym ogrzewać swojego domu, bo las nie jest ścinany i nasze piękne złote, złoto, czyli drewno, naszym złotem jest drewno. Naszym złotem był węgiel, już nie jest, bo nie mamy. Drewno jest naszym złotem. Bo u nas rośnie. No to ściąć i zasadzić nowe, niech wyrośnie nowe. Jest to proste, ściąć, bo zgnije. Się ściółka tylko będzie robić. Ściąć i obok, i dalej zasadzić nowe. Ściąć, zasadzić nowe. Sadźmy lasy. Budujmy domy. Budujmy piękne miejsca. Apartamenty premium, budujmy. Ale do tego, żeby budować, musi być możliwość budowania tanio. Obniżmy administrację. No ale nie. No nie, no lepiej wybudować sobie centralny port lotniczy, żeby Polacy stąd szybko wylecieli. Naprawdę, szanowni państwo, tak się dzieje w Polsce. Więc założyć biznes w Polsce? Róbcie, co chcecie. Ja mówię, nie. Kupić 10 mieszkań w Polsce? Może w jakimś tam, nie wiem, miejscu, gdzie akurat będą wynajmować, po to, żeby mieć pieniądze, mieszkając w Hiszpanii. No może ich warto kupić 10 mieszkań? No w Gdańsku już nie warto, bo to jest za drogie. No bo nie ma gdzie budować, bo przecież lasy są wszędzie, no i dziki muszą biegać, tak? No to nie ma gdzie budować, więc drogo jest. Drewna w Polsce nie ma, gaz drogi, no to ludzie uciekają, bo gaz drogi, prawda? Bo przecież lasy muszą być, bo są rybitwy. I 2,5 foki jeszcze nie zdechły. Jeszcze pływają w tej zupie. Jeszcze nie zdechły z tego syfu. Tak by mógł wyglądać Hel. Albo Mierzeja Wiślana. Ale są rybitwy, no. Rybitwy, no. Szanowni państwo, więc co? Kupić, wrócić do Polski do czego? Do ogłupienia? Do wysokich podatków, mściwej administracji, łapówkarstwa, głupoty? No to przecież mieszkania w Hiszpanii za 2000 z metra są, tak? A w Polsce to wszystko jest napychane. Morawiecki przeznaczył miliardy złotych dla zagranicznych banków i dla zagranicznych deweloperów, żeby sprzedawali te 35-metrowe klitki po 20 tysięcy z metra, bo są napompowane naszymi pieniędzmi, które się zabrało ze szpitali. I ludzie teraz przez Morawieckiego będą czekać w kolejkach, bo zabrał i oddał banksterom i deweloperom zagranicznym. Zamiast ściąć nasze drzewa, żebyśmy nie musieli kupować gazu z Norwegii, i z, nie wiadomo, od Amerykanów 3 razy drożej niż od ruskich, byśmy ściąć te lasy i mieć drewno i byśmy tak figa z makiem, pasternakiem. No ale rybitwy. Naprawdę, coś takiego, szanowni państwo, coś takiego, no. Wrócić do Polski? Nie. I patrzcie, i tu wam pokażę La Mangę, jakie stanie w La Mandze dzisiaj. W La Mandze dzisiaj mamy 17 stopni i pełne słońce. W nocy mamy 14. Więc nie trzeba aż tak ogrzewać domu. Wiadomo, że na La Mandze wtedy, wiecie, te... proszę zobaczyć. La Manga. No, niegospodarni ci Hiszpanie. No, taki basen mieć, to niegospodarni ci Hiszpanie, szanowni. Bardzo niegospodarny naród. Ja oczywiście sobie śmieję się, bo to jest sarkazm, jeżeli jakiś Hiszpanin mnie tu... Ja sobie sarkazm prowadzę, szanowni państwo. Ja chwalę Hiszpanów. Terapia wstrząsowa dla mojego narodu i dla wszystkich, którzy mnie słuchają. Terapia wstrząsowa, bo ile można czekać? Do grobowej deski? Ile masz czekać? Do grobowej deski? Proszę zobaczyć, szanowni państwo. Patrzcie. 390 euro na miesiąc. 50 metrów kwadratowych. 390 euro. 390 euro. 390 euro razy 4,2, bo złotówka się umasę, 1638 zł. A wiecie, ile w Gdańsku wynajęcie czegoś takiego kosztuje? Nie 1638 zł jak tutaj, a 6000 zł, czyli 3 razy drożej. Jak nie 4. Ale to Hiszpanie są niegospodarni, a Polaki to są gospodarne, są nasze Polaki. Nasze Polaki, a może to nie nasze Polaki, co? Może to nie są wcale Polacy.
Może to nie są Polacy, szanowni państwo. Może to nie są Polacy. Proszę zobaczyć. Pięknie, patrzcie, jaki widoczek piękny. La Manga. 60 metrów kwadratowych, 400 euro. Szanowni państwo, a 400 euro w danym momencie to 400 razy 4,2. 1680 zł. 1680 zł, a gdy złotówka umocni się do 4 zł, będzie to złotych 1600. A gdyby okazało się, że złotówka będzie po 3,99, to jest to 1596 zł miesięcznie. To tutaj, ten piękny widok, z tym pięknym tarasikiem, to 1596 zł. Proszę zobaczyć. Piękny widok, basenik, ping-pong, kort tenisowy. Kocham tych Hiszpanów. Kocham tą ich niegospodarność. No kocham ich tą niegospodarność. Proszę. O, nawet jest serwis pocztowy. I nikt ci tu nie wejdzie do twojego apartamentu, bo jest miła pani, która tego pilnuje. Jest piękna palma, a nawet 5 palm. Ale niegospodarnie ci. O nie! Oni wybudowali od razu przy plaży. Rybitwy nie przypłyną. Ryby się wystraszą. O! Jak fajnie. Nawet jest coś dla małych maluszków. Basenik. Proszę bardzo. Proszę. No nie ma. No rzeczywiście, żadne foki się nie wylegują. Piękna, ładna ubikacja. Piękny, ładny budynek. Tarasik trochę malutki, ale piękny, ładny widok. Bez smogu, smrodu. Piękna sypialnia. Piękny widok. Na wózek. Piękna nawet kuchnia. Nawet taka, co no nie najgorsza, nie? Popatrzcie, jak fajnie i miło. Popatrzcie. No. Za jedyne 1600 zł. 1600 zł. Żeby zamieszkać w czymś takim w Gdańsku, niedaleko plaży, bo tu od plaży cię będzie właśnie ten las, który wcześniej pokazywałem, oddzielał dwukilometrowy, który jest grubości 2 kilometrów, a z długości chyba z 4. Chyba z 4 ma kilometry długości, bo od Brzeźna do Sopotu on się ciągnie, to jest jakieś 4 kilometry, nie? Idzie się 45 minut z Brzeźna do Sopotu chyba. Znaczy, ja idę. Ale taki zwykły człowiek, no to z godzinę idzie. No to przez godzinę idziesz. Las w Gdańsku pomiędzy Sopotem jest godzinny. Zwykłym chodem, nie? Godzinny. No to na godzinę, jak idziesz 7-6 km na godzinę, no to nawet 5, no z 5 ma 5-6 km długości i 2 szerokości, nie? No to w Gdańsku za coś takiego musisz zapłacić w danym momencie 6-7 tysięcy złotych. 7 tysięcy złotych za coś takiego. 7 tysięcy złotych. A tam 1700. I tym bardzo optymistycznym akcentem, pokazując, jaki świat jest piękny i wspaniały, w wykonaniu Hiszpanów i ich pięknych terenów, ich pięknych miejsc, ich wspaniałej, cudownej gospodarności, której każdy może się uczyć od Hiszpanów, gospodarności. Skrajnie gospodarni ludzie. Po owocach ich poznacie. Po owocach ich poznacie i widzimy, jakie owoce Hiszpanie wydali. Do Hiszpanii Polacy powinni się uczyć jeździć, patrzeć, jak się gospodaruje swoim terenem. Jest to przykład skrajnej gospodarności. Chociażby pod tym kątem. Nie ma krajów doskonałych i narodów doskonałych. Na pewno nie jest doskonałym narodem naród hiszpański. Ani nie jest doskonałe państwo. No ale szanowni państwo, my też nie jesteśmy doskonałym narodem. No ale jedno jest pewne. Od Hiszpanów na pewno tej gospodarności możemy my się uczyć. A człowiek powinien się uczyć od najlepszych. A nie wpajać, kochać bardziej dzika niż swoje własne dzieci i wnuki. Rybitwę. Zgadzać się na to, żeby całe pokolenia wyjeżdżały, pracowały dla nie wiadomo kogo, nie wiadomo gdzie, zamiast żyć u siebie w kraju. To jest bzdura wszystko, szanowni państwo. Czy wracać do Polski? Nie, ja bym nie wrócił.
Czy bym kupił 10 mieszkań w Polsce? Może i bym kupił, ale w Polsce bym nie mieszkał. Czy założyć firmę w Polsce? Nie, nie założyłbym firmy w Polsce. Wolałbym założyć w Czechach albo w Szwajcarii i te 10 nieruchomości stamtąd zarządzać. No bo jak masz firmę na 10 nieruchomości stamtąd, no to cię sądy nie zniszczą. No bo będą musiały walczyć ze szwajcarskim albo tam, nie wiem, czeskim sądem. To bym nie założyłbym. Wrócić? Nie wróciłbym. Jeszcze cię w kamasze wezmą. Żebyś bronił oligarchów i dzików i rybitw. Nie wróciłbym. W życiu. Takie, z takimi możliwościami, po co, jak frajer płacić? No to tą nieruchomość, którą państwu przed chwilą pokazałem, jeszcze kilka raz. No to szanowni państwo, o tu masz 80 metrów. Żeby wynająć takie 80 metrów, które teraz klikam, no to w Gdańsku trzeba zapłacić 8 czy 9 tysięcy złotych, nie? A tam 400 euro. Tam zapłacisz 1700 zł, a w Gdańsku 8 tysięcy. Popatrzcie. No skrajnie niegospodarni ci Hiszpanie, szanowni państwo. No skrajnie niegospodarni. Ja to sarkazm, nie? Dla debili. Którzy nie wiedzą, czym jest sarkazm, no ich se sprawdzą. Nie wróciłbym do Polski. Czy bym kupił 10 mieszkań? Może bym kupił. Ale teraz się nie opłaca kupować, bo jest wszystko drogie. W jakimś tanim mieście może bym kupił 10 kawalerek, ale czy na firmę w Polsce? Nie. Na firmę z Szwajcarii albo Czech. Albo nie wiem, w jakimś innym kraju może, nie wiem. Może, może z Holandii, nie wiem. Może z Luksemburgu, nie wiem. Tam, gdzie by było mi w danym momencie odpowiednie. Żeby mieć dywersyfikację, żeby mieć dźwignię. Czy bym kupił dom w Polsce dla siebie mieszkać? Nie. To jest wszystko przecenione i napompowane. Bądźmy realistami. Ja nie jestem pesymistą. Ja jestem po prostu realistą. Wykładam kawę na ławę. Dla moich słuchaczy, dla moich klientów. Dla ludzi, którzy rozumieją polski. To nie jest dla Polaków tylko, szanowni państwo. To jest dla ludzi, którzy rozumieją polski także, prawda? Albo sobie przetłumaczą, bo wielu mnie, wiem, że wielu mnie bardzo poważnych ludzi z zagranicy słucha. Wielu poważnych, bardzo poważnych, bardzo poważnych, bo cenią moje filmy. Bo wiedzą, że nie jestem zakłamanym zasrańcem. Bo wiedzą, czym jest bycie przedsiębiorcą, nie? Że jak jesteś przedsiębiorcą i kłamiesz i łgasz, no to ma krótkie nogi. A jak jesteś od finansów i jesteś łgarzem, no to stracisz wszystkich klientów i ci, to jest proste, tak? Więc widzicie, dużo ludzi w ogóle mnie namawia do tego, żebym kłamał. Wie co za banda debili, no nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, zasrańcy. Rozumiecie, to kłamstwo ma krótkie nogi, no. Po co? Dla kogo? Po co? Dlaczego, szanowni państwo? To jest skrajnie wszystko, szanowni państwo, nieodpowiedzialne, co się w danym momencie rodzi, prawda? W Polsce, w to, co się dzieje. To jest kłamstwo po prostu. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania. Zapraszam także, szanowni państwo, do kliknięcia w ten film, który pokazał się na ekranach państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być znacznie ważniejsze informacje, aniżeli te, które właśnie przekazałem w tym filmie. Mimo tego zapraszam, pozdrawiam, już do usłyszenia wkrótce. Dziękuję, cześć.